Cześć, witam was bardzo serdecznie, z tej strony GrzegsClaw, a dziś zagramy sobie w symulator demolki. Tak więc nie przedłużając, rozpoczynamy grę. I co, idziemy do naszych misji. Ostatnio, jak pamiętamy, mieliśmy misję z mini ładowarką. Widzę, że mamy skład towarowy odblokowany. Ale mieliśmy też misję właśnie z tą mini ładowarką w podstacji. Zobaczymy, jaka jest kolejna misja. Kolejna misja jest bardzo skomplikowana, widzę, ale mamy do kupienia małą maszynę z kulą wyburzeniową i ładowarkę kołową. No niestety chyba nie stać nas na to, bo tu widzę, że potrzebuje jeszcze 28 tysięcy. No to zdecydowanie za dużo. Zobaczymy, czy tu jestem w stanie wykonać jakąś misję. Czwartą misję ukończyliśmy, jak pamiętamy, bawiliśmy się ładunkami wybuchowymi. No i tu potrzebuję koparkę gąsienicową, no i to też nie jestem w stanie tego wykonać, gdyż mnie na to nie stać. I tutaj mnie... 28 tysięcy... 80 tysięcy... Czyżbym nie mógł nic kupić? A nie, widzę, że tu jest druga misja, będziemy znowu wyburzać, aż mi się to podoba. Materiały wybuchowe typ 2 za 10 tysięcy, dobra, no to szybko do sklepu. I co, i biegniemy. Coś mi laguje, nie wiem czemu. Nie wiem czemu, co się dzieje. Materiały wybuchowe numer 2, o jest. Ależ to już posiadam, ale to numer 2. To jakieś mocniejsze. Wymagany poziom 4. Dobra, kupujemy. To już posiadam. No i co, idziemy wykonać tą misję. Oj, ale mi strasznie laguje. Nie wiem czemu. Idziemy, idziemy. I numer 2. Nie tu. Już nawet nie pamiętam, gdzie to było. Tu, tu. Tak, tu. Czas stoi w miejscu. Upłynął czas dla starej wieży zegarowej na północy. Twoim zadaniem jest wysadzenie jej w powietrze. Dokładnie za planem wyburzenia tory kolejowe nie mogą zostać zasypane odłamkami. Jeżeli na tory spadnie zbyt duża ilość odłamków, nie zaliczysz misji. Muszę uważać, żeby mi nie zasypało torów. Pracując z materiałami wybuchowymi, musisz zapoznać się z obiektem, który ma zostać zburzony, oraz jego z bezpośrednim otoczeniem. Udaj się na wycieczkę do wieży. Postaraj się nie spadać zbyt często ze schodów. Rozmieść ładunki wybuchowe w strategicznych miejscach. Spróbuj przewidzieć kierunek, w którym upadnie ta wieża. Pamiętaj, żeby ograniczyć ilość spadających na tory odłamków. Ukryj się i użyj detonatora. Sprawdź, czy twoje przewidywania sprawdziły się. To jest ta wieża. Bardzo wysoka. Tutaj zobaczymy sobie. Mamy tory kolejowe. O. Idziemy do tej wieży, zobaczymy. Zastanawiam się, czy jakbym założył z jednej strony tylko detonatory. Oj, wszystko się wali. Wszystko się wali. Z drugiej strony też zarabiam na tym. Aha, czyli to już jest koniec mojej wycieczki. Myślę, że jak założymy z jednej strony te detonatory, to będzie dobry pomysł. O, tutaj. Tutaj. O, i tutaj. A tutaj z drugiej strony. Tutaj zobaczymy. Trzeba się przenieść w bezpieczne miejsce. Może to źle zrobiłem, bo no zobaczymy. Gdzie jest mój detonator? Ale mi strasznie klatkuje. Jakaś masakra. Nie wiem, mogę jeszcze użyć jeszcze jednego tego detonatora. Nie wiem, ile tych detonatorów mogę użyć. To jest straszne, nie da się grać. Gdyż mnie klatkuje. Dołóżmy jeszcze tu i tu i tu.
Zobaczymy, trochę to takie nieprzemyślane. Ale zobaczymy. Klatki są straszne. Uwaga, schowamy się gdzieś, dobra, i co? I odpalamy. To nie był chyba dobry pomysł. To wszystko wybuchło i... za dużo tych odłamków spadło na tory. Więc musimy powtórzyć tą misję, niestety. No nic na to nie poradzimy. Dobrze, że skończyło się to, jak się skończyło i nic się nikomu nie stało. Strasznie ogromny wybuch. Tylko zastanawiam się to, czy to musi być aż tyle tych... ładunków wybuchowych. Bo moim zdaniem to trochę za dużo, no ale... ta wieża ma zostać zniszczona. Już byliśmy na tej wieży, to może... Może gdzieś tutaj będziemy umieszczać te ładunki, pod tymi schodami, no. Może tu będzie lepiej, no. Nie wiem osobiście, zastanawia mnie to. Może tu, pod schodami. O, jeszcze tu. Oj, spadło mi. Znowu mi spadło. Klawisz L, podnieś materiał wybuchowy. Aha, ja zamiast klawisza L to naciskam inny klawisz. Podniosłem. Tutaj i wyżej. Nie no, zastanawia mnie to. Uciekamy. Schodzimy szybciutko po schodach. Co? Spróbujmy na uciec tutaj, jest bliżej i lepiej. Może nic mnie nie zabije, jakiś odłamek. Chociaż jak to mówią, jak ktoś ma pecha, to i w drewnianym kościele mu cegłówka na głowę spadnie. Stal. O nie, za dużo. Widać od razu. Nie, misja ukończona. Jakim cudem? Wow, udało mi się. Super, no jestem pod wrażeniem, udało ci się wykonać zadanie. Czy chcesz zakończyć misję? No tak, chcę zakończyć tą misję. Koszty minus 2800, ale zarobiłem i mam 120 tysięcy już. To już jest coś. Tylko nie wiem, czemu strasznie mi tą grę laguje i... nie mam pojęcia. Ale moi drodzy, myślę, że na tym etapie zakończymy. I bardzo serdecznie dziękuję. Lajkujcie, subskrybujcie, komentujcie. Piszcie do mnie, ja bardzo chętnie odpowiem na wszystkie wiadomości. Do usłyszenia i do zobaczenia.